A to niespodzianka. Zamknięte. Przydałaby się spinka do włosów albo coś takiego. No proszę. Zajmie mi to jedną sekundkę. Takie rzeczy to łatwizna. Wystarczy trochę się znać. Jakiś problem? Problem? Niby dlaczego ma być problem? Takich rzeczy nie robi się od razu, nie? Więc może zajmiesz się czymś pożytecznym i zaczniesz szyć albo coś. W końcu... Idziemy już. My? Ty zostajesz tutaj, żebyś mnie nie opóźniała. Ale myślałam, że mnie lubisz. Nie pochlebiaj sobie. Ta-da! Nie ma teraz czasu. Turbo! Co mam robić? Mieszaj tylko numerkami. No dobra. Niecodziennie się coś takiego zdarza. Przynajmniej jestem wolny. Ciekawe, co się stało z drugim Simonem. Ciekawe, jak ten mutancik się tu dostał. Odnoszę wrażenie, że nikogo tu nie ma. Mogę w czymś pomóc? Kto to? O nie... Kolejny cholerny robak. Szukasz kłopotów, czy co? Spokojnie, Rocky. Słyszeliście, jak nas nazwał? Na pewno nie miał nic złego na myśli. To on będzie cholernym robakiem, jak tylko z nim skończę. Będzie pluł zębami przez tydzień. Pardon, chłopaki. A to niespodzianka. Właśnie takich jak ty, Narodowy Front Robaków wprost nienawidzi. Władza! Zbyt długo już byliśmy niszczeni pod ciężarem faszystowskiej opresji. A także pod butami faszystowskich opresów. Chcemy zmian! I chcemy ich teraz! Jak zamierzacie osiągnąć realizację zmian? Wysłaliśmy petycję. Niby jak? Demonstracje, okupacje, może nawet... A kogo to obejdzie? Mówisz, że nie gramy roli w gospodarce narodowej? Mówi, że jesteśmy bezużyteczni. Racja! Rocky, pamiętaj o potencjale osób. Daj mu lekcję, Rocky.
jedzą wszystkie robaki świata, Rocky. Przemoc to nie jest rozwiązanie, wiecie? Masz rację, Rocky. Masz rację. Masz rację. Masz fuksa, koleś. Czy my się skądś nie znamy? Dla nas wszyscy wyglądacie tak samo, ale z drugiej strony pamiętałbym taki głupi kapelusz. Jakim cudem umiecie mówić? Zawsze to umieliśmy, ale niewielu ludzi ma ochotę słuchać. Większość z was ma inne rzeczy do roboty. Starczy tego przekomarzania. Co się tutaj dzieje? Cóż, to jest przykrywka dla ekstremistycznej organizacji. Nie to, że jesteśmy niedoceni. My tylko staramy się związać koniec z końcem, zanim społeczeństwo nas zaakceptuje. Co to niby ma być? Więc rzeźbimy ładne posążki dla turystów. Chcesz jeden? Nie jestem turystą. Mam mis, wcale tak nie wyglądasz, ale różne przypadki się zdarzają. No to w porządku. Na pewno będzie super wyglądać na kominku. Musisz dostarczyć nam drewno. Tutejszy materiał jest po prostu fatalny. Może da się coś zrobić. Tak powiedziałam! Cholera! Kto tam? Już powiedziałam, to chłopak przebrany za czarodzieja. Jest tu jakiś chłopak przebrany za czarodzieja! Kto? Zamknij się! Co? Że co powiedziałaś? To może potrwać cały dzień. Powinnyśmy go zjeść! Dobry pomysł! Zypkać chłopca! Zypkać chłopca! Zypkać chłopca! Właśnie to powiedziałam! Nie jestem stara! Co? Wygląda jak czarodziej. Nie jadam czarodziejską zbyt żylaści. Prawda? Czego chcesz, mały? Patrzysz się... w złą... Tak? Najwyraźniej. Lepiej? Może być. Po co tu przyszedłeś, mały? Macie jakieś niepotrzebne eliksiry? Właśnie jeden robimy. To eliksir... Mam tu gdzieś coś takiego. Mogłabyś... Ale preferowane jest za życie. Co się dzieje do diabła? Że niby to... Czy to kolejna sprytnie wpleciona grecka legenda? Jesteśmy... Wiedźmami gra. Jesteśmy słynni, bo jedna nie dowidzi, druga jest głucha, a trzecia bezzębna. To musi być wkurzające, no nie?
To wszystko to nieodzowna część naszego zawodu. Trzeba mieć jakiś bajer, albo nie zajdzie się daleko. W każdym razie, dlaczego odwiedziło się w kinie wiedźm grę? A jak masz na imię Percy, to możesz spadać już teraz. W tej okolicy nie ma żadnych gorgon od wielu lat. Jestem tu, bo na pewno macie coś, czego potrzebuję. Daj znać, jak będziesz wiedział, co to. Wystarczy trochę posmarować i skrzypienie ustąpi. Kłopotom wprost nie ma końca. Powiedziałem, przyłyski salamandry. Z tobą, która nie możesz mówić i z tobą, która nigdy nie zrobimy taką wywaru. Patrzysz za stronę. Co to do licha? Co to jest? Myślałam, że robimy eliksir transformacji. Jesteście beznadziejne. Czyżbym trafił na międzynarodowy konwent leszczy, czy co? Na imię mi Simon. Mówią na mnie Simon. Czego chcesz? Chcę wiedzieć, co się tutaj dzieje. Spotkaliśmy się tutaj, żeby grać w apartamenty i księgi. Grać w co? To wciągająca gra role-playing. O świecie nieruchomości, księgowych i technologii. To coś w stylu smoków i podziemi. A co jest interesującego w smokach i podziemiach? To tylko zwykłe życie. Lepiej zaczynajmy. Mogę zostać? Nie ma sprawy. Tylko nie przeszkadzaj. Okej? Jasne. Okej, right. Czy wszyscy mają już przygotowane postacie? Tylko spokojnie. No to szybko przelećmy po postaciach. Moja nazywa się Scott i jest studentem na poziomie 4. Moja postać to Dave i jest graczem rugby na poziomie 2. Ja mam Ruperta, haker komputerowy na poziomie 6. Ja gram Knokiem i jestem żołnierzem, poziom 9. Dobra, wszyscy pamiętacie, co się działo? Zostaliśmy pojmani przez faszystowską policję za szmuglowanie pingwinów. Zabrałem też słomkę. Dobra. Jesteście w celi i czekacie na proces. Dobra. Jesteście w celi i czekacie na proces. Co teraz? Powinniśmy zorganizować demonstrację. Wypijmy 12 kufli piwa. I się pożegnaj. Użyję swojego przenośnego modemu, żeby posurfować po cybernetycznej infostradzie. A co to pomoże? Nic, ale jara mnie, jak tak mówię. Ja rozsmaruję zwierzęce łajno na twarzy. Thank you.
Nawet ja mam sumienie. Już to mam. Co niby mamy przez to osiągnąć? O, daj spokój. Już to mam. Jedna butelka tej trucizny wystarczy. Ile razy mamy ci powtarzać? Spadaj, albo pójdę po Henry'ego Ludojada. Czujesz jakiś dziwny smak? To był... snot dla... Ciekawe, jak to się mogło stać. No dobra. O, człowiek. Co za barbarzyństwo. Ale to i tak chyba lepsze od tych wstrętnych goblinów. Od nich aż brzuch mnie boli. A co do ogrów, to cóż. Popatrz na mój paznokcie. Nie miałem manikur od tygodnia. I jak tu niby można żyć w takich warunkach? Cóż? To jest po prostu okropne. Słuchaj. Kiedy ostatni raz brałeś kąpiel? Nigdy się nie kąpię. Okropieństwo. Odejdź stąd, ty wstrętna bestio. Czy to na twojej twarzy to wielki pryszcz? Że co? Och, to okropne. Ale co ma zrobić ktoś, kto nie ma przy sobie toniku oczyszczającego? Co wy, brudni ludzie, o tym wiecie? Nawet nie umiecie zrobić pary butów. O tak. Zapomniałem, że elfy to szewcy. Mam w pobliżu sklep ze swoimi akcesoriami. Ja swoje noszę przy sobie.
Co za typowo szokująca odzywka. W każdym razie, może mógłby się wyświadczyć mi przysługę? Jestem zaszczycony o szlachetny el. Potrzebuję czegoś następującego. Możesz znaleźć mi jakieś perfumy? Może trochę pomogą mi zabić ten smród. A co dostanę w zamian? Mam ten kawałek drewna. Zawsze taki chciałem. Gdzie podpisać? Chcę czegoś kobiecego. Chanel Le Sang to moja stara butelka. Żebyś miał jakiś wzorzec. Okej. Pośpiesz się. On nie wytrzyma tu ani chwili dłużej. Napełniłem butelkę perfum wodą sodową. Proszę bardzo. Och, dziękuję. To nie są perfumy. Taki mały żarcik. I chusteczki też nie mam. Mam dla ciebie chustkę. Dziękuję, mój drogi. On jest wdzięczny. Proszę bardzo. Och, jak wspaniale. Oto twoja nagroda. Wielkie dzięki. A teraz odejdź. Odrażające stworzenie. Spadaj, lalusiu. Nie masz zwierzęcego łajna. A faszystowscy gliniarze zabrali modem Ruperta. Oddałem grzecznie puste butelki. Pech. Kto jest za demonstracją? Stawiam to coś. Tak lepiej. Kto nam kradnie rzeczy? Nie ja. Nie ja. Oddaj mi moje. Ja nie brać. Ja nie brać. To... Au! Ja nie brać. Goblinich rzeczy. Thank you.
przeciwko czemu demonstrujemy? Przeciwko nieuczciwemu uwięzieniu. Oddałem grzecznie puste butelki. A skoro już przy tym jesteśmy, dodałbym coś o trudnej doli studentów. Ale ciągle mam swoją komórkę. Okej. Chwalmy DOS. Dawaj no tu ten swój instrument. Dawaj no tu ten swój instrument. Reszta dla was. A co to niby ma być? Twierdza zła w budowie? Wygląda jak sztuczna szczęka. Zgadza się. Super! Jak będę chciał innej rzeźby z drewna, wiem już, do kogo nie iść. Miłego dnia! Może to ci podpasuje. O wiele lepiej, dziękuję. Pomyślałem, że może to pomoże. Co mówisz, chłopcze? Mówię, pomogło czy nie? O wiele lepiej, o wiele. No dobra, do roboty. Co niby mamy przez to osiągnąć? Trzy łuski salamandry! Hej! Do mnie mówisz? Robimy postępy. Tak, spróbuj tego. Hej, widzę! Bylgu, 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 charówka i kłopoty. Ogień gorąco i kociół bombę. Przewrócić stronę. Zmniejsz się, a kiedy elipsy i ruch.
zażyjesz, mieniesz się w wybrane przez siebie zwierzę. Trochę dziwna ta końcówka. Ale tak tu jest napisane. Znam, musisz porównie. Jakiego? Nie wiem. Może być... Albo powiedz świnia. Nie rymuje się, ale może być. Świnie są niemodne. No to może damy psa. Pies. To świetny pomysł. Zrobione. Nie ma sprawy. Zdrówko. Próbuję wygiąć kraty celi gołymi rękami. Chcesz spróbować tej nowej kofeinki? Aha. Kurczę. Brak nam jednego gracza. Wasz przyjaciel zamienił się w psa. Nic was to nie szokuje? Niby dlaczego? To pewnie tylko lokalne zakłócenia strumienia magii. Ciągle się to zdarza. Szkoda, że brakuje nam gracza. Będziemy musieli znaleźć jakieś zastępstwo. Może ja? Znasz zasady? Mam jako takie pojęcie. Siadaj. Mamy dla ciebie gotową postać. Tu jest napisane, że jestem recenzentem gier komputerowych? Tak. Komputer to takie magiczne... Wiem, pracuję dla magazynu. Magazyn Gierpic. Zgadza się. I nie masz w ogóle poczucia humoru. O, chcesz za to w zęby? Nie ty. Twoja postać. To znaczy, że daję grze 69 punktów, bo wydaje mi się to zabawne. Widzę, że szybko się uczysz. Dobra, zaczynamy? Możemy od razu przeskoczyć do walki. No, sam nie wiem. Spokojnie, jestem mistrzem BFG. Nie masz BFG. A co to jest to BFG? Big F. Tak, tak, tak. Wszyscy domyślamy się odpowiedzi. Dobra. Rzucamy kostkami. Siedem. Trzy. Dwa typowe. Z czym walczymy? Nie mówiłem. Nie. Dekorator wnętrz klasy czwartej. Mogę użyć swoich własnych kości? Dawaj. Dwanaście. Dostał. Teraz rzuć na ilość ran.
Znowu 12. Uciekł. Rewelacja. Nieźle. I w ogóle nie musiałeś go zabijać. A co to? Katalog tapet. Własność tego dekora... O, marzenie. Dobra. To co robicie teraz? To byłoby złe i niemoralne. Może mają gdzieś tutaj nowy modem? Nie chcę psuć zabawy, ale muszę lecieć. Chciałbym powiedzieć, że było fajnie, no ale... No to będziemy grali dalej bez ciebie. Ty niby gdzie leziesz? Ja? Chyba nie planujesz wślizgnięcia się do warowni szefa. Taka rzecz może być dla ciebie niezdrowa. Może skończyć się usuwaniem części. Istotnych części ciała. Wyjątkowo gorąca kąpiel w lawie jest opcjonalna. Najwyraźniej zabłądziłem. Pa! Bądź ostrożniejszy w przyszłości. Nieszczęśliwe przypadki chodzą po ludziach, którzy błądzą. Wtedy jest niezłe urwanie głowy. Mamy dość dużą kolekcję takich głów. Rozumiem aluzję. Lepiej, żebyś miał jakiś sensowny powód swojej wizyty. Jestem tu w interesach. Jesteś dekoratorem? Tak. Gdzie twój katalog? Szef powiedział, że będziesz miał katalog z próbkami prac. Mam go przy sobie. No to chyba możesz wejść. Szef jest na górze w laboratorium, tylko nigdzie się nie pętaj, dobrze? Okej. Jak myślisz, ile zajdzie? Z 15 metrów. Ciekawe, czy szef pozwoli nam zatrzymać jego głowę. Śpiewać każdy może. Oszczędź mnie, panie bestio. Mam żonę i 5 dzieci. Byłbym bardzo niezdrowy. Mam wysoki poziom cholesterolu. Ja chcę żyć. Odpuść sobie, dobra? To znaczy, że mnie nie zjesz? Może. Potwory są jak poborcy podatkowi. Wszyscy nas nienawidzą, a my tylko robimy swoje. Moja matka mówiła, życie jest jak pudełko czekoladek. W sumie to miło jest z kimś pogawędzić, z kimś, kto nie wrzeszczy. Gin ty wstrętny, piekielny mutancie. A pozwolisz mi przejść? Niestety
Musiałbym cię zjeść, ale mogę wypluć twe kości przez drzwi. Proszę? Nie mogę. W moim fachu lojalność wobec pana jest bardzo istotna. Czym właściwie się zajmujesz? My, okropne potwory, nie mamy zbyt wielkiego wyboru. Zawsze chciałem przepowiadać pogodę, a teraz... Szefem ochrony? Zjadam każdego, kto chce tędy prze... Oh. Wyobrażam sobie, ile musisz kupować past do zębów. I nitek dentystycznych. A ile wszystko kosztuje, ale higiena jamy ustnej jest tak ważna w moim zawodzie. Miło się gadało. Musimy się jeszcze kiedyś spotkać. Fajnie, że wpadłeś. Przy okazji, nazywam się Bezimienny. Podałbym ci rękę. No, ale... Nagroda za smród roku gwarantowana. Wsadził tę torbę na głowę. Wycisnąłem pot do rozpylacza. Spróbuję na nim mojej magii. Moment, tylko zdejmę te durnowate buty. Oto porządne schody. Na ścianie jest przycisk. Ciekawe, do czego służy. Au! Ou! Być w zgodzie ze związkami przyczynowo-skutkowymi. Lepiej znajdę ten patyk i się uratuję. Thank you.
Chyba trzeba tam wsadzić rękę. Proszę umieścić dłoń na płycie. Odcisk właściwy. Jak już go mam, to lepiej zejdę na dół i się uratuję. To ty! Czy my się skądś nie znamy? Ale sam zamknąłem cię na dole. Chyba mnie z kimś pomyliłeś. A ja właśnie, zresztą nieważne. I tak miałem po ciebie iść. Czas się pożegnać, głupi czarodzieju. Moment. Czy to nie trupa balinezyjski? Gdzie? Tam. Czas na wyjście z klasy. Ta-da! Nie ma teraz czasu. Turbo! Co mam robić? Mieszaj tylko numerkami. No dobra. Mam cię! Nie możesz przynajmniej wymyślić czegoś oryginalnego? Wszystko gotowe, tak jak mój pan zaplanował. Czas na małą przejażdżkę, głupi czarodzieju. Przez ciebie dusza mojego pana jest w piekle i to ty musiałeś go uratować. Zwolnienie umieściłem w twojej czapce. Bez mojego pana nie będziesz mógł wrócić. Tymczasem Sordit bawił się bardzo. No dalej, mój Sorditku. Jedz owsiankę. Ale mamusiu, ja... No już, już. Tak, dobrze. Nienawidzę owsianki. No już, Sorditku, wiesz, że to ci oczysta żołądeczek. Nie chcemy więcej wstydliwych plamek, prawda? No dalej, skończ tę miskę i już możesz iść do szkoły. Dzieci mnie biją i mnie przezywają. Jak na ciebie mówią, króluteczku? Mrodek, brzydki. Bo ty właśnie jesteś, kochanie. Płonę ze wstydu, że jestem twoją matką. To ja muszę żyć z faktem, że wyhodowałam wstrętne potworzysko. Jedz owsiankę! Thank you.
Ale mamusiu... Nie pyskuj mi tutaj, ty robaczywy ignorancie! Zjesz tę owsiankę, nawet jeśli się od niej rozchorujesz! Siema, Sordzik! Pamiętasz mnie? Mam dlatego tutaj zwolnienie. Swoje odsiedział. No tak. Moment. Jak to zwolniony dziś? A wieczność? Na razie. Panie! Zadziałało! Zadziałało! Co się dzieje do diabła? Wszystko niedługo stanie się jasne, mój drogi. Wiąż go! Tak, panie. Wysłałeś wiadomość do Kalipso? Będzie tu lada moment. Wspaniale. Wszystko idzie zgodnie z planem. Jesteś geniuszem, panie. Za kilka chwil mój plan spełni się całkowicie. Używając twego ciała, wrócę do twojego wymiaru. Jak już tam będę, nikt nie powstrzyma mnie. Przygotuj wszystko. Tak, panie. Przybył Kalipso, o panie. Moja Alix, cała i zdrowa. Szafa już jest gotowa do podróży. Dziękuję. Znaczy dziękuję. Twój głos brzmi nieco dziwnie. Mam nieco. Znaczy mam nieco chore gardło. No cóż, pewnie spieszysz się do domu. Ach, dzięki za wszystko, stary przyjacielu. I tobie? Dzięki za wszystko, stary przyjacielu. Nie! Panie, słyszysz mnie? O panie!
Tak, mój wierny sługo. Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Nawet lepiej niż myślałem. Już wkrótce rzucę ten świat na kolana. A wtedy będę rządził całym wszechświatem. Ty, stary Ramolu, posłaliście złą osobę. Nie oszukasz nas, zło wcielone. Nie! To ja, ty stary głupcze. Sordid użył tej maszyny, byśmy weszli w złe ciała. Prawdopodobnie utknąłem w tej dziurze do końca swego naturalnego życia. A ty mi mówisz o... Wierzyć się nie chcę. Po prostu nie wierzę. Założę się, że to cię bawi. Pamiętaj, gdzie teraz jest Sordid, dobra? Mam nadzieję, że przyjdzie po ciebie i zamieni w robaka. A co do ciebie? No cóż...